moi drodzy, z tej strony Amroz, witam was już w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w StarCraft 2 Wings of Liberty, albo skrzydła chwały, jak to chce, ten chce. Ostatnio mieliśmy misję zwaną Epidemia, tym razem kontynuujemy naszą rozgrywkę. Zobaczmy, co dalej szykuje nam Jim Raynor. A tygu znów ściąga pornosy. O, przestał, zobaczył, że wszedłem, to już nie ściąga. Hihihi, nie dobrze. Dawno nie nagrywałem. Tak jeszcze na wstępie chciałem pozdrowić mojego kolegę Esco Game. Siema stary, pozdrawiam cię. Gdzieś nie zapomniałem tym razem. czekam z niecierpliwością, kiedy nagramy znów The Cartel. Chyba, że pogadamy, bo to też już mi brakuje. Ładnie się tam rozwijasz, masz prawie setkę widzów. Gratuluję. Dun, 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 dun. Congratulationen. Dobra. Nie wiem, co z nich mi ikony, więc sprawdźmy sobie wiadomości. Witam państwa bardzo serdecznie. Kate Lockwell nadaje na żywo ze statku kolonistów Skinner 2, krążącego po orbicie planety Meinhof. Donnie, liczba ofiar rośnie w zatrważającym tempie. Floty statków z uchodźcami starają się znaleźć schronienie na planetach centralnych. Wiele statków nie dotrze do celu. Kończą się zapasy jedzenia, wody, gaśnie nadzieja. Kate, o pomocy dla tych planet porozmawiamy we właściwym momencie. Ludzie pytają, skąd miałaby nadejść pomoc. Uchodźcy liczą na wsparcie grup paramilitarnych i oddziałów rebelianckich, takich jak rakieterzy. Świetne sprawozdanie, Kate. Na żywo ze statku uchodźców krążącego po orbicie Meinhof, gdzie wszyscy z napięciem oczekują powrotu sił Dominium. A już za chwilę komentarz Vermiliona. Uchodźcy, czy to na pewno nasze zmartwienie? Dusza człowiek z ciebie, Donnie. To nie ma tak dobra propaganda, co ludzie... Muszę usiąść, może tylko coś nam jeszcze powie. Ci koloniści mają niewątpliwie duże problemy z zergami. Co to nie masz? No, skoczmy do zbrojowni najpierw. Zobaczmy. Ostatnio nic nowego. Zobaczmy może konsolkę sobie. Mamy jakieś lepsze ulepszenia. Fajnie. Oj, trochę tam. Mamy bunkę i mamy łakietnicę. 75 punktów życia. Wow! Nieźle tam napierdzielają. A zresztą sobie pojazdy. Podwójność... Aha, podwójna szerokość ognia, tak? Całkiem niezłe, a to? Helion zadają plus 10 punktów orażeń lekko pancerzonym celom. Pancerzonym. Może tak marudercję. O, spowolnienie, to się przyda. Albo więcej zdrowia. Dobra, damy im spowolnienie, wykupimy. I to na razie styknie, przynajmniej mam taką nadzieję. Skoczmy sobie jeszcze do laboratorium. Zobaczmy, czy tutaj nam coś się zmieniło. Trochę więcej punktów, ale nic. Forteca planetarna. Może sama mogła się bronić, albo... te wieżyczki. Mnożenie obszarowe, chowa się pod ziemię, wieżyczka ogniowa. To będzie dobre. Tutaj co? Każde ulepszenie uzbrojenia zwiększa także szybkość ataku o 5. Wrażenia, sprężenie i stacja inżynieryjna, tu opancerzenie o 5%. Dobra, zobaczymy później. Zatem chodźmy na mostek. Znalazłaś już miejsce dla swoich ludzi? Tak, bezpańską planetę o nazwie Haven. Znajduje się niedaleko granicy świata protosów, ale wydaje się dość bezpiecznym miejscem. Musi wystarczyć. Twoi ludzie przez jakiś czas nie powinni zwracać na siebie uwagi. Nie martwicie się, że koloniści mogą być zarażeni? To jest prawda. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Każdy z nich jest zupełnie zdrowy. Mam taką nadzieję, Ariel. Protosi się nie cackają, kiedy widzą, że mają do czynienia z infekcją zergów. Może powinnaś zacząć szukać jakiegoś leku przeciwko temu wirusowi. Tak, na wszelki wypadek.
Konwencjonalna wiedza medyczna mówi, że opracowanie leku jest niemożliwe. Wirus mutuje zbyt szybko. Mimo to zajmę się tym. Zrób co w twojej mocy. O nic więcej cię nie proszę. No luzik. Zacznę może porozmawiać najpierw z dr Hudson. Prowadzę badania nad szczepionką na wirus zergów. Oby moi ludzie nigdy jej nie potrzebowali. Czyli tylko tyle. Co powiesz, Matt? Kerrigan nauczyła się paru nowych sztuczek. Ta epidemia na Meinhof sprawiała wrażenie bardzo... złośliwej. Nie wiem, czy może być coś gorszego. Zatracić własną osobowość, a następnie powoli przemienić się w cholerne monstrum. Jeśli któryś z ludzi dr Hanson jest zarażony... Wiem. Wkrótce to protosi zaczną ich szukać. Sporo przeszedłem z protosami. Może uda mi się ich przekonać. Może. Dobrze, zacznę może mapę gwiezdną i zobaczmy, co mam za misję. Mamy misję na czerwonej skale. Słyszałem, że słynny Jim Raynor wrócił do gry, ale ma pusto w kieszeniach. Na planecie Czerwona Skała znajdują się najwartościowsze złoża minerałów, ale po inwazji zergów Kel-Moriańczycy spakowali manatki i opuścili to miejsce. Kilku przedsiębiorczych facetów mogłoby tam zbić fortunę. Spotkaj się ze mną na Czerwonej Skale, jeśli interesuje cię mała przygoda. Tak, to był Gabriel Tosh i teraz mam jeszcze Tarsonis. Otrzymaliśmy raport o nowych operacjach wydobywczych Dominium na Tarsonis. Używają sporej liczby pociągów towarowych przy minimalnej obstawie. Gdybyśmy przechwycili pociągi i przejęli ładunek przed opuszczeniem planety, moglibyśmy nieźle zarobić. Tak, pamiętam, grzechotniki, bardzo fajne jednostki, ale najpierw pójdziemy na Czerwoną Skałę. Let's play! Czerwona Skała. Przeklęte miejsce. Czy wspominałem już, jak nie znoszę wulkanicznych planet? Raz, trzy, dwa. Dobrze, że ci się udało. Jestem Tosh. Pomożesz mi wydobyć minerały. I sprawię, że będzie to warte twojej uwagi. Gdzie jest haczyk? Niestety to miejsce jest nieco niestabilne. Niżej położone tereny co kilka minut zalewa lawa. Oczywiście to tam można znaleźć najbogatsze złoża minerałów. Ale to nie powinno stanowić problemu dla takiego twardziela jak ty. Komandorze, odbieram również biosygnatury zergów na powierzchni. Będziemy musieli wydać część zebranych minerałów na samą obronę. A im więcej wydamy, tym bardziej się to przeciągnie. Lawa i zergi. Moje dwie ulubione rzeczy. Zróbmy to. Ta, pysznie będzie. Przynajmniej będzie ciepło. Czerwona skała. Na całe szczęście właśnie budynki Terra potrafią wzlecieć. Diabelskie igraszki się nazywa misja. Ciekawie. No i zobaczymy, co nam tutaj przyjdzie ciekawego do roboty. Pochwalę się wam, że ostatnio zdobyłem Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition. Więc to pewnie się pojawi, jak skończę któryś ze swoich projektów. Niestety mam ich już za dużo. A chęci jako tako, żeby je kręcić, to są coraz mniejsze, niestety. A dlaczego? Ze względu na popularność tego. Wiecie, jak na film jest powiedzmy 5 wyświetleń w ciągu jednego dnia, to troszeczkę mało z racji tego, że mam już 132 widzów. No ale jakoś tam się nie zniechęcam, liczę na was, trzymam za was kciuki, mam nadzieję, że jednak coś tam oglądacie u mnie. No i że będziecie lepiej przebywać. Ładuje nam się już poziom Czerwona Skała, mam bardziej diabelskie graszki, zobaczymy jak to będzie. Najpierw jak najszybciej zniszczyć zergo i wtedy można sobie spokojnie wszystko wydobyć. Te ERK będą wydobywać. Albo STV-ki, ERK albo STV. Tak, STV-ki to były w angielskiej wersji. Dobra. Ruszamy zatem. Oczywiście, nic tu nie mamy. Wydasz jakiś rozkaz?
Niestety. Trzeba tutaj powydawać troszeczkę kasy. Postać bunkry na pewno. No, dla osłony. O Jezu, ile. To jest tak mało tych minerałów. Dołożyć komuś? Uwaga! Lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Lawa się podnosi. Natychmiast zabierz te ERK na wzniesienie. Myślę, że już to zrobiłem. Lepiej, żebym tego nie żałował. Zwarty i gotowy. Dobra, weźmy sobie tutaj trzy. O Jezu, ale upał. Kupa roboty, co? Aha. Aha. Czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. No. Całe szczęście mamy tutaj podane ten licznik ile. Pokazuje przewidywany czas pozostały do pojawienia się lawy. Przenieś wszystkie jednostki i budynki na wyższy teren, kiedy ma to nastąpić. Dobra, spoko. B. U. No na pewno musimy ze dwa bunkry postawić, to jest kurde minimum. Tu dwa i tutaj dwa potem. Czekałem na ciebie. Dobija mnie to, że kurde kasy nie ma. A może to jednym pójdziemy? Natomiast tą tarczę bywą świetnie. Gdzie można tutaj doczekać. Trochę... Znaczy tutaj są jakieś tam kolejne... O Jezu, mało tych minerałów. Mam paru kumpli, którzy ci pomogą. To żniwiarze. Żniwiarze, mówisz? Kowboju, musimy wyszkolić więcej tych gości. To niezłe zakapiory. Lękaj się, żniwiarza. Świetnie. Jesteśmy trochę w kasy. Mamy jednostkę żniwiarzy. Ona właśnie potrafi tak skakać. Ty też tu. Tak. 4-5 jednostek. Jeszcze mamy na całe szczęście odrobinę czasu. RK, chodź tutaj. B, weźmy to postaw. A my weźmiemy tylko nasze 4 żniwiarze i zobaczymy, co tu jest. Te żniwiarze właśnie mają te plecaki rakietowe. Wow, wow, wow. W okolicy przepadło kilku moich chłopaków. Zechcesz sprawdzić, czy wciąż żyją? Toż wysłał cię na pomoc? W samą porę. Wypełnijmy ten kontrakt i zabierajmy tyłki z tej planety. Nic, czemu nie dałbym rady. Lękaj się, żniwiarza. Gotowy do akcji. Świetnie, świetnie. My sobie wzmocnimy. B. U. To twoja forsa. To jest Z2, niech postawi. Muszę cały czas ten czas pilnować. W ramach przypomnienia, komandorze. Im więcej minerałów wydamy na wojsko, tym dłużej potrwa osiągnięcie celu. Niech pan dobrze nimi gospodaruje. Komandorze, na skanerze widać duży obiekt biologiczny, niedaleko pańskiej pozycji. To chyba brutalisk. Jeśli udałoby się go zabić, to moje... to znaczy nasze badania by na tym skorzystały. Śmiało! No właśnie, bo ten też nasze centrum dowodzenia ma właśnie opcję takiego załadunku. Lepiej, żebym tego nie żałował. Co jest bardzo dobre. Jeszcze minuta. Tak, to niech tutaj przyleci. A wy? Słucham uważnie. Dobrze, to się rozwija. Przy okazji pancerz. A fajna muzyka leci.
czy musieli zapewnić temu ochronę i to porządną. Tak, mam tutaj brutalizm, możecie sobie poczytać, jeżeli bardzo chcecie. Jeszcze minuta. Tak, tytuł. Ile to ma? 2, 4, 6, 12. To jest 2, 3, 4, 5, 8. Masz mi tu wytrenować. Huh. No, by się przydał tutaj scenariuszka za chwilę. Jeszcze jedne koszary. Dobra, chodźcie już. 30 sekund zostało. Rośnie aktywność sejsmiczna. Zalecana jest ostrożność. Uwaga! Lawa zaraz się wyleje. Natychmiast ewakuować się na wyższy teren. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Nie, dzięki. Wolę sam ze sobą zadrzeć. Oh yeah, ciepełko! To coś tam nie wiedzy chroni, to jest po 6 marinesów tam. Ulepszenie opracowane. Lepiej, czysto. Można kontynuować operacje wydobywcze. Świetnie, 2, 4, 5, 6. Wszyscy tu. Jeszcze nie mam możliwości. Przepraszam was. Jeszcze nie mam możliwości. Za mało minerałów. Jezu, 125. Hardkorowo, lololo. Tempo, tempo, tempo! Za mało minerałów. Postawmy sobie wieżę. No właśnie. Minął zergusie. Słucham uważnie. To ja bym chciał laboratorium technologiczne. Pole minerałów wyczerpane. Uwaga! Potrzebne dodatkowe magazyny. No jest jeszcze magazyny. Miał 3 kurde wydobywać, nie jeden. Dobra, już mi się nie chce tam, wiecie, kombinować z tymi klawiszami. Dołożyć komuś 75. Lękaj się, szliwiarza. Coś jeszcze nie. Macie tutaj poziom pierwszy, 33. Wrażenia, ataki. Wrażenia, 33. Są jakieś tam ładunki. Chcę tego tutaj brutaliska zabić. Skoro ty jesteś ze mną, ja jestem z tobą. Masz tu współrzędne najbliższych złóż minerałów. One nie są wcale tak blisko, wiesz toż? Aha, tu wszędzie. Dobra. Zadrzeć, chłopcze? Pole minerałów wyczerpane. Tak, chciałem tutaj sobie wziąć sanitariuszkę jedną. Jeszcze 4 tych. Kupa roboty, co? Słyszymy! Ulepszenie opracowane. Świetnie. To jest taki sport tych minerałów. No i tam podleczy ich. Pole minerałów wyczerpane. Śmierć z wysoka. Ruszam. Teraz stój tu. Masz coś, co mógłbym zabić? Nie, niestety, przykro mi. Co to jest, Arthur? To już idą kolejne zergi.
nawet nie podejdą. Przybył ponury żniwiarz. Przybył ponury żniwiarz.